Jest Daro Lew. Witam. Z nieodłączną fajką, tak bym powiedział, nieodłączną. Co to za fajka, Daro? No, fajka Sherlocka Holmesa. Może nie oryginalna, ale stylowa jest, musi być. W końcu mieszkam w Londynie, no to trzeba coś przenieść z tego Londynu na ten polski grunt. Jaką zbrodnię będziemy teraz wykrywać i na kim to może być zbrodnia ewentualnie? Zbrodnię to ja zrobię z Seicento w klatce. Słuchaj, właśnie, Seicento gdzieś wcześniej żeście mieli jakąś między sobą starcie? Nie, właśnie nie. Mieliśmy takie fajne właśnie jakieś takie, może nie że stosunki, ale jakieś takie fajne, żeśmy zawsze ze sobą tak gadali, także ja generalnie bardzo mu dziękuję, że on w ogóle przyjął ten pojedynek, bo nie wiem, czy tu fani twojego kanału wiedzą, ale no ten poprzedni oponent jednak się wycofał z walki, ale jaki był powód tego, nie wiem. Nie chcę tutaj rzucać jakichś takich górnolotnych jakichś tam opinii, ale no przez to zostałem, można powiedzieć, w czarnej dupie. No gdyby nie Seicento, no to byłoby ciężko. Słuchaj, jechałem tutaj na konferencję i też miałem w międzyczasie jeden telefon i ktoś się pyta, słuchaj, a z kim walczy Daro Lew, bo to jest zagadka. I wszyscy się zastanawiali, z kim Daro Lew może walczyć. Ty mówisz, że Seicento został zaangażowany w ostatniej chwili, a jakie były inne pomysły? Kto, z kim ewentualnie chciałbyś walczyć? Znaczy, ja ci powiem tak, ja nie też nie wybieram, wiadomo, że wolałbym z kimś w moim wieku, bo to też nie ma co się oszukiwać, no wiek, to ta walka by też jakoś ciekawie wyglądała, no bo to na przykład z Szalonym Reporterem widzę się fajnie, bo no wiem, że ja mam większe doświadczenie, wiadomo, on nie ma tego doświadczenia, ale zawsze ktoś musi dostać ten wpiernić pierwszy. Pierwszy chyba, nie, miałeś, na koncie masz chyba jedną lub dwie wygrane, dwie. Jedną, przepraszam. Z Harasem, bo ja tam byłem kiedyś blisko wygrany, ale to... Ale z aktorem no, byłeś też blisko wygrany, nie było ja daleko. Ja zawsze byłem blisko, no ale zawsze coś tam... Z Sylwkiem Kołeckim nie byłeś blisko. Nie, no ale to... Szymon Kołecki, wiadomo. Szymen, przepraszam. Szymek, mistrz olimpijski, nie? No to tak. Szacunek, nie? No oczywiście, ale. Ale słuchaj. Na narodowym, jakby tak na przykład zadzwonili z TKSW i tam rewanż z Szymonem, to ja bym wziął, nie ma problemu. Nie ma problemu, wiesz, czemu nie? Czemu nie? Jakby Szymek chciał, to wiesz, nie, Szymek czy, jest, nie wiem, czy Szymek jest bardzo kontuzjowany, teraz ma problemy. Ale także... Nie wiem, czy Szymek ma takie zasięgi jak ty. Oj, ma duże, bez przesady. Stałeś się popularny, Daro. No, ale Szymek mi się wydaje, za tą karierę sportową, to tu oddaję szacunek, kłaniam się, the best. Zgoda, tutaj mamy podobne zdanie, mistrz olimpijski to mistrz olimpijski, tak, i tutaj nie podlega polotu, to dyskusji. Bez polotu żaden freak fighter nigdy nie będzie miał polotu do takiego zawodnika. A rewanż z Marcinem Najmanem, bo też gdzieś tu... Parę osób mówiło, że Marcin Najman czekał na rywala, bo to były dwie zagadki. Z kim zawalczy Daro Lew i z kim zawalczy Marcin Najman? To były dwie największe zagadki. Nie mówię Marcinowi na ten rewanż. Chciałbym tego rewanżu, ale wiesz, no, żeby taki rewanż zrobić, Marcin jest dużo cięższy ode mnie, to się nie ma co oszukiwać. Musiało to być, ja bym musiał coś, kurde, w końcu wygrać, wiesz, chciałbym wygrać najpierw i tak podejść do tego z taką czystą głową, takiego zwycięzcy, wiesz, taki podbudowany. Na razie szukam tego zwycięstwa, na Marcina przyjdzie czas. Jeżeli Marcin oczywiście byłby chętny oczywiście na taki rewanż, to tam w przyszłości możemy zrobić taki rewanż, bo Marcina jest kolejka. Marcin lubi rewanże, no. Bo dzisiaj jest rewanż, ogłoszony został rewanż z Pawłem Jóźwiakiem. O, i to widzisz, to jest ciekawe, bo tam wcześniej ta walka, no, była kijowa, że to no, nie ma co się oszukiwać, no Marcin tam dupę dał, że tak powiem. Ty nie mogłeś takiego podbródkowego jak Paweł Jóźwiak wkręcić? Lepsze walki daje, bo przynajmniej coś tam pokazuje. No tutaj Marcin dał dupę, no i to ja mu to mówiłem, że po prostu tu powinno być łatwe zwycięstwo moim zdaniem Marcina. No jako były pięściarz to powinien jakoś to lepiej się pokazać, tym bardziej, że tam były jego atuty, bo były tu na gołe pięści, także no sorry memory. Sorry batory, a zapytam... Memory. Memory też.
No jesteś memory, z rynku angielskiego, a Batory pływał memory, do USA. Pamiętamy o tym, nie? Właśnie, dokładnie. A zapytam ciebie, bo też z drugiej strony, patrząc na Marcina Neimana i jego aktualnego rywala, to jest rewanż. Ty w ogóle dostawałeś jakąś propozycję na rewanż? Pytano ciebie, czy nie chciałbyś rewanżu z Marcinem Neimanem? Nie dostawałem takiego, nie było takiej w ogóle. Takiej nie było tego? Nie. Daro, a Sequento, bo widziałeś jego ostatnią walkę, tak, którą robił i jak cię podobała? No fajna walka, wydaje mi się, że ten chłopak ma takie, może nie, że predyspozycje, ale jest taki, widać, że ciągnie do przodu, chce się bić, a to mi się podoba. Tacy zawodnicy, którzy mają ten ciąg taki do walki, że nie odstawają na przykład, to są tacy, powiedzmy, że ludzie, którzy chcą się bić, a ja też nie ukrywam, że no, mi to gra i takie coś. Ja, tak jak mówię, ja bardziej wcześniej dużo ćwiczyłem tego parteru, tych zapasów, także mógłbym to oczywiście wykorzystać, no ale wiadomo, walka w walce jest nierówna, więc on też może mieć inny plan na mnie. Różnie to może być. Ja jestem przygotowany, także zobaczymy, czas pokaże. Będzie dobrze. A już uczyłeś się tego tańca, tego takiego z opuszczaniem rąk, Ja już mam drugi kawałek. Z dzikim wzrokiem i wbitym w podłogę i te nogi tak się tam przesuwają jak u Sequento. Nie wiem, jak to określić. Umiem tańczyć, ale no może nie tak fajnie jak Sequento. Kiedy ostatnio tańczyłeś? Ja zatańczę w klatce. A kiedy tańczyłeś w ogóle ostatnio? Na moich nagrywkach, jak robiłem teledysk do mojej drugiej piosenki, bo nie wiem, czy wiesz, już za niedługo wyjdzie moja nowa piosenka, tym bardziej kawałek o mnie, także tam tańczyłem. Autorskie o tobie, a co, jaki gatunek muzyki? Rap. Czyli rap. Trzymasz się konsekwentnie? Nie żaden diss, po prostu piosenka o mnie w stylu takim rapowym. Ale też są w tej piosence są tam ciekawe postacie, także zapraszam na kanał EBB, za niedługo będzie można zobaczyć, także oglądajcie, będzie fajnie. Jaki tytuł jest w ogóle tego utworu twojego? Wow, Daro. Też ciekawe. Myślałem, że syzyfowe prace, bo ty jesteś jak ten syzyf, który wtaczał. Musi być ła, zawsze, nie? Wow, Daro. No tak. No myślałem, że albo ewentualnie właśnie coś z Księgi Dżungli tam wzięte takiego i powiedzmy Simba jakiś, coś w tym stylu. No nie, no tak jak mówię, no... O filmie przyrodniczej nawet nie pytam, jakie oglądasz i rozumiem, że nie jest na to... O lwach, lwach, no, to wiadomo, nie? O stradach się, na przykład i tak dalej. Ale zapraszam właśnie na mój kawałek, za niedługo będziecie mogli się przekonać, czy tam sami będziecie mogli zobaczyć i ocenić, bo wiadomo, nie mi to jest oceniać, tylko ludzie są po to, żeby oceniać. Tak samo jak i walki, tak samo jak i moją twórczość, można powiedzieć, muzyczną. No dobra, jak przygotowania wyglądają, bo tu już muszę obowiązkowo podejść do jazdy obowiązkowej. Pamiętasz, jak było zawsze w łyżwiarstwie figurowym? Była jazda obowiązkowa i teraz właśnie jest ta jazda obowiązkowa. Jak ty się przygotowujesz do walki? Standardowo, tak jak zawsze, troszeczkę może te treningi są może jeszcze bardziej cięższe od tamtych, no bo wiadomo, no jeżeli tam tą poprzednią walkę dałem, można powiedzieć, że lepszą od tej jeszcze wcześniejszej, chociaż ludzie różnie to odbierają. Zbierasz się do tego przesilenia i listy zwycięstw, po którym nikt już nie będzie się... ciężej trenować, dołożyć sobie więcej treningów. No nie ukrywam, że jest ciężko, no bo jest ciężko, ale daję rady. To jest najważniejsze, że na tych treningach daję rady. Wiadomo, nie trenuję jak tym pro, z tymi pro i tak dalej, bo to już wiadomo, nie dałbym rady tak trenować jak oni. Ale staram się troszkę tak, można powiedzieć, półzawodowo, coś tak pomiędzy, gdzieś tam sparingi, więcej tych sparingów, więcej uderzeń, więcej tarć i tak dalej, także no o treningi jestem spokojny, robię swoje, nie olewam, nie hulam i tak dalej, jak gdzieś tam w Tajlandii, tak jak Natany czy coś tam. Staram się to po prostu tak bardziej po sportowemu, aczkolwiek nie tak jak pro zawodowcy, wiadomo, ale staram się, tyle mogę powiedzieć. Na pewno trenuję. No właśnie, chciałem cię zapytać, wiesz, kto napisał Sherlocka Holmesa? Dunley, jakoś tak. Arthur Conan Doyle. Dunley. Prawie się zgadzał. Coś tam było, ale... A chociaż jedna powieść?
mnie najbardziej, tak jak mówię ci, ja jestem zainspirowany tym filmem z 2009 roku, gdzie on tam był zajebistym detektywem i tam cała ta przygoda była odnośnie tam jakiegoś księcia, coś tam, ale mi się podobały te, kurwa, jego sztuki fajterskie, jakie on tam pokazywał. I to mnie zainspirowało. Także to muszę po prostu przełożyć na, mało tego, że na Polskę, to jeszcze na klatkę. O, tak to jak Sherlock Holmes w tym filmie. Dokładnie. Polecam Pies Baskervillu. Polecam. Okej, okay, dobra, to z innej beczki jeszcze ciebie zapytam. Te przygotowania, kto w ogóle będzie stał w narożniku, to jedno. Czy trener Okniński może to być? Nie, oczywiście tym bardziej, znaczy nie chodzi mi tutaj o trenera Oknińskiego. Chodzi mi, że zostaje po prostu z tym narożnikiem co ostatnio, czyli Tomek Jeruszka będzie, można powiedzieć, takim sekundantem. Katowicki skład. Tak, taki będzie moim sekundantem, nie jest to mój taki główny trener, ale będzie moim sekundantem, on będzie odpowiedzialny po prostu za ułożenie planu pod danego zawodnika, no już praktycznie mamy ten plan, no jeszcze tam powiedzmy będą dwie osoby, ale to jeszcze jest do ustalenia kto, bo to tam będzie jeszcze wybierane, także będzie dobrze, będzie tak jak ostatnio, może nawet lepiej. Słuchajcie. Będzie na pewno lepiej. Dobrze, Daro. Wiem, że z Filipkiem byłeś blisko, okej. Okay. Słuchajcie. Z Filipkiem blisko czy byłem? Nie wiem. Blisko byłem drugiej rundy, ale... Tak, ale jeszcze walka była do wygrania. Walka była do wygrania. Ja myślę, że gdyby ten właśnie sędzia... Trzeba zwrócić uwagę, czy sędziowie znowu za szybko nie przerwą pojedynku. To już zostawiam w ich rękach, ja już na to nie mam wpływu, no nie będę przecież stał i sędziego prosił, no moim zdaniem mógł mnie jeszcze puścić, te 6 sekund brakło, coś bym tam wykombinował, jakbym bym przetrzymał, w drugiej rundzie by było to samo, mi się wydaje, że... Brakło ci mniej sekund niż Amadeuszowi do przetrzymania walki z Łaszczykiem, i ta walka, słuchajcie, ta walka była naprawdę fajna, chcę tutaj pochwalić Amadeusza, bo... Słyszałem, że bardzo duży hejt się na niego wylał, ale Amadeusz, bardzo fajną walkę dałeś, po prostu gdybyś miał więcej kondycji w tym pojedynku, gdybyś był lepiej przygotowany kondycyjnie, moim zdaniem, to byś był jeszcze bliżej do wygrania tej walki. Ta walka była bardzo dobra, dwie rundy na twoją korzyść, z takim zajebistym zawodnikiem, to jest wielki szacunek. Słuchaj, Amadeusz, bo tobie zabrakło 8 sekund, a Darkowi tylko 6. No, a 6 plus 8 wiadomo ile jest. 6 plus 8, 14. Słuchajcie, detektyw, raper, a 18 marca fighter, który pokona prawdopodobnie niepokonanego, pokona niepokonanego. Zabójca. Zabójca też, nie zapomniałem. Król dżungli tych... Lew. Jeśli możesz zaryczeć, to proszę. Słyszeliście. Jeśli poczuliście teraz dreszcz emocji, to jest dopiero początek przed tym, co czeka was 18 marca. Daro Lew, nie pal za dużo. Co czeka? Nie, palenie nie wpływa na kondycję? Nie, pusta fajka, także spokojnie. Spokojnie. Dobra, wszystkiego dobrego. Dziękuję.